Cześć, tu Ernest! Za nami kolejny update! W tym filmiku omówię najważniejsze zmiany, rzucimy okiem na sekretne wyzwania, skiny i na koniec przekażę wam wszystko, co musicie wiedzieć na temat turnieju Galaxii. Na początek dzienna dawka Luni. A oto kilku moich wspierających z kodem Ernest. Jeśli jesteś jednym z nich, to daj znać na Discordzie. Zanim przejdziemy do najciekawszego, to migiem, zapoznajmy się z poprawkami błędów. Wiry zostały naprawione i wróciły do gry. Dropy powinny działać poprawnie na terenie władz. Tak samo lotnie, które były bardzo zepsute na władzach. Okej, dalej. A więc, gdzie są samochody? Według informacji, które otrzymaliśmy od anonimowego informatora z Epic Games, samochody miały zawitać na pole bitwy 21 lipca. Jednak tego dnia, czyli wczoraj, zostały one dosłownie zmiecione z mapy. To sprawka firmy ubezpieczeniowej Wyluzuj. W oficjalnym liście od Epic Games na temat tej aktualizacji można wyczytać, że sprawdzają możliwości ubezpieczenia pojazdów i póki co wiele z nich zostało wycofanych. Zostaliśmy, jak to się mówi, strollowani. Zamiast je dodać, kompletnie je usunęli. Na przykład w karkołomnym kinie, gdzie było kiedyś mnóstwo pojazdów, zostały tylko zarośnięte szmelce, a po całej wyspie rozsiane są przyczepy w połowie drogi, bez ciężarówek. Samochody zostały opóźnione na inny dzień. Nie wiemy, kiedy dokładnie wejdą do gry, ale powinny wejść przed 15:00 w czwartek, ponieważ w ten czwartek o 15:00 wychodzą wyzwania misji 6 tygodnia. Jedno z wyzwań tej misji polega na zatankowaniu samochodu w kocim kąciku. Tak jest. Przy okazji w tej aktualizacji zastąpiono stare stacje benzynowe nowym układem i nowymi modelami dystrybutorów, które przypominają mi barwy Polski. Swoją drogą to już jest trzeci raz, gdy zmieniają stacje benzynowe w tym sezonie. Podsumowując, samochody będą i powinny być jeszcze w tym tygodniu. Wszystkie pliki dotyczące samochodów zdają się być gotowe, ale są zaszyfrowane. Kilka tygodni temu glutki rozmieściły swoją nową wioskę na wysepce przy rekinie. Musiały się gdzieś przeprowadzić, z uwagi na to, że ich pierwotny dom został zalany. Po przekazaniu im 100 sztuk drewna, glutki wynagradzały nas punktami doświadczenia, a drewno inwestowały w rozbudowę wioski. Ten mini wątek fabularny został kontynuowany. Teraz możemy im pomóc w budowie starożytnych zamków i posągów. Glutki na wysepce już zrobiły pierwszy krok, przeistaczając ich wioskę w zamek z piasku i budując wiele mniejszych chatek. Glutki na wysepce obok za to potrzebują 300 sztuk kamienia. Za ten skromny zastrzyk zasobów otrzymacie punkty doświadczenia, ale co najważniejsze, glutki zbudują wielką piramidę. No wielką w sensie, tak wiecie, względnie. To nie wszystko. Na wyspie znajdziecie 3 punkty budowy, gdzie są glutki potrzebujące pomocy. Oto pierwsza lokacja glutków przy latarni Lokiego. Druga część tego nowego wyzwania polega na wykuciu posągów. Jak to zrobić? To proste. Wystarczy raz uderzyć zbierakiem. No i voila! Drugi kamień jest na brzegu tutaj. Jeszcze jedna ekipa budowlana stoi na brzegu Koralowej Zatoki. Dajcie znać w komentarzach, czy pomogliście już glutkom w ich niesamowitej przygodzie. To tyle o glutkach. Czeka na nas jeszcze jedna epicka przygoda. Ale na ten moment jeszcze się jej nie da rozpocząć, ponieważ jej początek jest schowany pod taflą oceanu. To, co teraz widzicie, to miejsce wypadku statku kosmicznego, który kolorystyką bardzo mi przypomina Sluxiony. Wiecie, co znajdziemy w środku tego statku? Zobaczcie sami! Tylko po cichutku, bo ten ktoś śpi. Kim może być ten zielonowłosy kosmita? Co ciekawe, pierwsza wzmianka o takim miejscu wypadku w plikach gry pojawiła się miesiąc temu. Wtedy już krążyły teorie mówiące o tym, że to będzie miejscówka Siony. Na ekranie tego sezonu jest nawet ujęcie, gdzie Siona stoi na takim właśnie rozbitym statku. Ale jednak nie. Na wyspie wylądowała kompletnie nowa postać, która powinna być częścią fabuły tego sezonu. Jest w końcu powiązany ze Sioną. Jestem ciekaw, czy to znajomi, rodzina, czy niekoniecznie ktoś bliski, ale z tej samej organizacji. Dzięki wyciekom wiemy, że gdy woda to miejsce odkryje, aktywowane zostanie nowe wyzwanie poboczne. Za zadanie będziemy mieli przeszukać zagubioną część statku, następnie tą część trzeba będzie zamontować, a na koniec naprawić silnik i wystartować statek. I zatrzymać go! Nie wiem, jaki jest sens odpalania i wyłączenia tego statku, ale zobaczymy! W plikach gry są już gotowe nawet dźwięki tego statku. W tle teraz lecą niektóre z nich. Może postać w tym statku się przebudzi i czymś nas wynagrodzi? Kto wie? Szczerze mówiąc, to moim zdaniem ten kosmita będzie też skinem. Byłoby niesamowicie, gdyby był sekretnym, fabularnym skinem za wyzwania, tak jak kiedyś. Ale
bardziej prawdopodobne jest to, że wejdzie do sklepu. Miejcie jednak na uwadze to, że to nie jest nic potwierdzonego. Nie wiemy jeszcze, jaką rolę ta postać odegra. Mam też ogromną nadzieję na to, że zabierze nas na przejażdżkę jego statkiem kosmicznym. To by było epickie. Następny poziom wody ma zostać ujawniony o 9 w piątek, 24 lipca. Czy wtedy już ten statek zostanie odkryty? Nie wiadomo, ale jest taka możliwość. Po drodze zapoznajmy się z wyciekami. Mango na swojego Twittera wstawił informację o nowej pułapce. Na dzień dzisiejszy do dyspozycji mamy jej nazwy i statystyki. Nie ma żadnej ikony czy dźwięków. Nowa pułapka o nazwie Frosted Tips, po polsku zamarznięte końcówki, zadawałaby 50 punktów obrażeń. Nie jest jednak jasny sposób jej działania, ale według mnie nazwa wskazuje na to, że będzie działać tak samo jak klasyczna pułapka z kolcami, tylko zamiast kolców miałaby sople lodu, które po uderzeniu zadawałyby 50 punktów obrażeń, a do tego nakładałyby kostki lodu, tak jak jedna ze starych pułapek. Poza tym wiemy, że ta pułapka rozkładałaby się przez 1,5 sekundy, a przeładowywałaby się przez 2,5 sekundy. Hypex za to udostępnił nazwy dwóch nowych rybek. Brzmią następująco: bojowa rybka i mechaniczna rybka. Macie może jakiś pomysł na to, jak mogłyby działać? Do tego dzięki Hypexowi dowiedzieliśmy się, że wybuch samochodu ma zadawać aż 200 punktów obrażeń, jeśli stajemy blisko. Poza tym, jeśli uderzymy w innego gracza z odpowiednią prędkością, to są szanse na to, że nasza postać wypadnie przez przednie okno. A oto kilka opisów nowych trybów okresowych, też od Hypexa. Wszystkie przedmioty są szarej jakości, a każda eliminacja ulepsza losowo broń z ekwipunku. Numer 2. Walcz o punkty ze swoją drużyną. Zemści się na oznaczonych graczach. Zemsta liczy się jako dwie likwidacje. Tryb numer 3. Trafienie przeciwnika kradnie mu punkty osłony. Poza tym samo Fortnite dało znać, że mają wyjść jakieś nowe wyzwania dla drużyn. Ale nie ma jeszcze ich w grze. Mango dał znać, że te wyzwania mają dawać po 80 tysięcy punktów doświadczenia. A w balansie gry prawie nic się nie zmieniło. Mango dał znać, że szara M-ka ma teraz troszeczkę lepszą celność. Poza tym do gry dodano mnóstwo nowych skinów. Na początek nowe style. Cały zestaw pakietu startowego otrzymał nowy, bardzo ładny, czarny styl. To się tyczy stroju, plecaka i zbieraka. To pierwszy raz, gdy pakiet startowy otrzymuje nowe style. Nowy styl otrzymał też cały zestaw skina Bash. Jego zbierak, plecak i strój można teraz nosić w mrocznym motywie kostki Kevina. Skin Imbra także doczekał się nowego, kontrastującego stylu. Nowy styl otrzymał też ten oto podwójny zbierak, ale jego ikonki są nieco zepsute. Zmieniony za to został skin Galaxy, ten stary. Oto jak wyglądał przed aktualizacją, a tak wygląda teraz. Jest bardziej galaktyczny. Teraz rzućmy okiem na skina palucha rybnego z Atlantydy. Okazało się, że nowy paluch rybny będzie oddzielnym skinem, ale ponieważ jest zaszyfrowany, nie znamy jego ceny ani nazwy. Warte uwagi jest też to, że do plików gry dodano aż 3 nowe pakiety skinów. Pierwszym z nich jest pakiet Letnich Legend, który zawiera aż 3 skiny i 3 plecaki. To będzie pakiet do kupienia za prawdziwe pieniądze i zakładam, że będzie kosztować tyle co poprzednie legendy, czyli niecałe 80 zł. Pakiet Letnich Legend jest super. Moim ulubionym skinem z całej trójki jest zdecydowanie nowa wersja czerwonego kapturka. Ten skin ma w sumie 4 style. Można je zdjąć kaptur lub założyć kaptur i wybrać czarną lub czerwoną kolorystykę. Mega! Do tego w pakiecie będzie jeszcze letnia Zoe. To też spoko skin. Dla tych, co nie wiedzą, oto jak wygląda oryginalny skin Zoe z 4 sezonu poprzedniego rozdziału. Jak widać, nieco się opaliła. Trzecim skinem jest Skórek, bez skórki. To nietypowy skin dla Bananka. On też ma kilka stylów. Kurczę, czuję się trochę niezręcznie patrząc na skina Bananka bez skórki. No nie wiem, jakoś mi to nie podchodzi. Poza tym w plikach gry pojawiły się dwa nietypowe pakiety skinów, które będą za feodolce. Jeden zawiera zbierak i 3 plecaki i by the way ten pakiet wszedł już dzisiaj do sklepu, a drugi zawiera 2 plecaki, z czego jeden ma 2 style i podwójny zbierak. W temacie oddzielnych skinów to dodano 3 nowe reaktywne, imprezowe skiny, które będą kosztować po 1500 feodolców. Pamiętacie manekina, który został odnaleziony na Wyspie Śmieciowej? Został dodany jako skin i wejdzie za 1200 feodolców z plecakiem. Do zestawu z nim będzie jeszcze można dokupić zbierak i malowanie. A oto napastnicy słonej wody. Tak nazywa się zestaw. Oba te skiny będą kosztować po 1200 feodolców. Zbierakami do zestawu będą potrójny hak i podwójne ostrza.
Do sklepu zawita też skin kierowcy czołgów i damska wersja starego dobrego pana Burgerka. W plikach gry są jeszcze takie oto skiny. Pojawił się też nowy pakiet muzyczny, który jest ścieżką dźwiękową z ostatniego wielkiego eventu. Oczywiście dodano też emotki. Tym razem 3 są niezaszyfrowane. I co ciekawe, jedna z tych emotek jest tańcem z TikToka, który wymyśliła ta sama osoba, która stoi, a raczej tańczy, za tańcem Renegade. Oto reszta emotek. Ciekawostka, z tą emotką można się poruszać. Pamiętajcie też, że 25 lipca będą urodziny Fortnite. Tego dnia do gry powinny wejść jakieś wyzwania, za które byłyby jakieś nagrody. Jedną z tych nagród będzie prawdopodobnie plecak w formie ciacha z okazji 3 urodzin Fortnite. Dalej w temacie skinów to Fortnite udostępniło posta na temat turnieju Galaxii. Zacznijmy od pytania, co będzie do wygrania. Nagrodą główną, która na pewno przykuje uwagę każdego gracza, jest skin Zwiadowczyni Galaxii. To damska wersja skina Galaxii, który był do odebrania dawno temu na telefonach Samsung. Skin, który teraz jest na ekranie, będzie można odebrać na 2 sposoby, ale do tego zaraz przejdziemy. Swoją drogą, to dajcie znać, co uważacie o tym skinie. Mi się bardzo podoba. Często widzę w komentarzach osoby negatywnie nastawione do włosów. I no, trudno mi się nie zgodzić z tą opinią. Podobnie ucierpiał moim zdaniem oryginalny skin Galaxii. Nie przepadam za tymi włosami w Fortnite. Ale poza tym ten skin jest niesamowity. Jestem fanem tych neonowych sznurowadeł na butach. W moim poprzednim filmiku zaznaczyłem, że buty to jedyne ubranie tej postaci, ale na tym zdjęciu w wysokiej jakości dobrze widać, że się pomyliłem. O, tutaj na szyi i na nadgarstkach widać, że ma na sobie jakąś bluzkę. Do wygrania w tym turnieju będzie też równie galaktyczne malowanie. Warte uwagi jest to, że te skiny, tak, będą do wygrania, ale wejdą one też do sklepu. Za kilka tygodni do sklepu wejdzie strój Galaxii, ten damski, nowa lotnia Galaxii, malowanie Galaxii i podwójne zbieraki. Galaxii. Nie znamy dokładnej daty wyjścia tych skinów, ale z tego co słyszałem, to mają one wejść za fałdolce. Skiny będzie można kupić oddzielnie, albo w pakiecie w promocyjnej cenie, tak jak to było ze skinem Nuzerfruit czy Ninja. Kiedy będzie turniej? W dniach 25 i 26 lipca, o godzinach od 19 do 22, na wszystkich regionach świata, dzień po dniu, odbędzie się turniej Galaxii. To najbliższy weekend. W sobotę i niedzielę będziemy mieli szansę na wzięcie udziału w tym turnieju. Jak wygrać nagrody? A więc, za zagranie 5 meczów w tym turnieju, nieważne jak wam pójdą, nagrodą jest malowanie Galaxii. Strój Galaxii jednak będzie bardzo ograniczony. W regionie Europy na przykład 10 tysięcy najlepszych graczy otrzyma ten strój. A to jest, no tak naprawdę to jest mało, patrząc na to, jak wiele osób weźmie udział. Właśnie, a kto może wziąć udział? To proste. Wziąć udział może każdy, kto posiada telefon z Androidem, na który jest Fortnite. Czyli jeśli macie na przykład telefon z Androidem i możecie na tego Androida pobrać Fortnite'a z na przykład Google Play czy Galaxy Store, to możecie wziąć udział. Oczywiście trzeba grać na tym urządzeniu. Trzeba mieć jednak włączone dwuetapowe logowanie. Poradnik, jak włączyć dwuetapowe logowanie, jest tutaj, na oficjalnej stronie Epic Games, do której link podam wam w opisie. I to tak naprawdę tyle. Ja nie wezmę udziału, ponieważ nie mam Androida, niestety. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.